Witam w reaktywacji takich nie za długich odcinków, jeżeli chodzi o relacje z szefem perfumy. To wygląda tak. Są duże prześwity, coś przekładam, nie przekładam. Oczywiście bałagan jest, ale planuję po powrocie porobić jakieś tutaj inne ułożenia. Oczywiście są pewne szuflady, które są bardziej uporządkowane. Szuflada, nie wiem, wiosenna, szuflada jesienno-zimowa, szuflada półka polscy twórcy. Tutaj na przykład na tej półce w większości są tutaj moje zapachy, ale ponastawiałam trochę innych rzeczy. Ten tak akurat dałam Zerko Parfum celowo. I zaraz powiem, o co chodzi. Mianowicie o tych trzech zapachach chcę powiedzieć, ponieważ to jest mój dzienniczek perfumowy, moje dzisiejsze użycie. Czerwona porzeczka Unika Guerlain Grosselina. Piękny zapach z taką intensywnością owoców dosyć wytrawnych. To są takie wręcz głębokie czerwone porzeczki, bez słodyczy. Przepiękny unikat tej marki. Trochę zieloności Jardin du Poète od tej dawnej wersji. Natomiast w pewnej szacie. To jest tak dosyć zielono, dosyć tak listkowo, w stronę takich powiedzmy ziół bazylii, tego typu kwiatów, czy taki zielony dodatek do czerwoności tych owoców, czerwonej porzeczki. I jeszcze trochę dałam tego, takiego różu nieinfantylnego, takiego różu świeżego, rześkiego, musującego, takiego powiedzmy szampanowego, ale w takim sensie tam jest w ogóle tak piękna, urokliwa, różowa owocowość, znaczy się z takim trochę czarnym bzem. Pięknie się to komponuje z taką ostrzejszą, wytrawniejszą, czerwoną porzeczką Grosselina i z zielonością Jardin du Poète. Tam jakby zieloność, czerwona owocowość, ale taka wytrawna w sumie w Grosselinie, bez słodyczy totalnie. Mam wrażenie, że na przykład Grand de Joie od Elizali są trochę w stylu właśnie Grosseliny, ale jednak nie aż tak, mam wrażenie, teraz jak sprawdzam głęboko, wytrawnie jak Grosselina. Przepiękny unikat. Pokazanie, że można było robić owoce na sposób nielandrynkowy. Zerko Parfum ma w sobie taki róż, który jest tak na pograniczu takiej dziewczyncości, urokliwości, kobiecości, ale jest taki musujący, szampanowy, ale wcześniej taki przełamany i to jest taka aura, gdzie jest świeżość, znaczy jest taki dobry balans, to nie jest nazbyt wytrawne, nazbyt w jakąś stronę. Jakiś opowiadałam, to jest taki zapach, gdzie jest i świeżość, i przestrzeń, i taka trochę wytrawność, ale nie nazbyt. Jakby w żadną stronę mam wrażenie, że nie idzie, w sensie jakby to jest dobrze zrobiony zapach, gdzie jest świeżość, gdzie jest przestrzeń, gdzie jest urokliwość, ale gdzie jest też taka, może nie słodycz, ale coś takiego, co powoduje, że to nie jest nazbyt świeże, nazbyt gorzkie, nazbyt wytrawne, chociaż ma w sobie taką dosyć dystansującą świeżo wytrawność. Ale tak jak mówię, w Grosselinie jest ona większa, ale to są takie teraz wrażenia. Co ja chciałam jeszcze powiedzieć? No, będą takie właśnie relacje z szafy. Ja muszę się już generalnie zbierać, także tylko jeszcze, ile jeszcze mogę, 20 sekund. Ten zapach, wbrew nutom, jest taki dosyć zielono-porzeczkowy, chociaż niby tak nie ma wskazania porzeczkowego. Ten zapach Alana Belewskiego jeszcze mi się ostał, ta wersja. Zuz Agrestem, wersja 5. Przepiękny rabarbar w dawnej szacie, jeszcze dawnej wersji.